Cześć wszystkim. Dzisiaj mamy poniedziałek 13 chyba. No 13. Dzisiaj zabieramy się za koszenie. W sumie już brat pojechał kosić i Łukasz pojechał zrzędować, a ja jeszcze muszę wymienić nożyki w swojej Feli. Tutaj macie tą lucernę, co ostatnio w Baloty robiliśmy z wysłodkami. Dla jałówek to skarmiam teraz. Tam w miarę pobierają. Tu macie te baloty, leżą. Takie nieforemne się zrobiły, no ale to tam nie szkodzi. Tutaj wymienianie tych noży w tej Feli jest takie uciążliwe, bo to wszystko na tych śrubkach jest i trzeba te śrubki wykręcać, wkładać nóż, znowu wkręcać. Jakąś bańkę postawimy, żeby przytrzymać plandekę. No i tutaj ta klapa górna się nie podnosi, to też jest udręka taka Feli. Nie Feli, aj. Dobra, to był zły pomysł. Tu postawiłem go na bloczku, z przodu podniosłem. No i jeszcze, kurde, pełno ziemi. A odpalimy go, żeby tą ziemię wrzucić. Palimy. Oś się przestraszył, Pimpek. Co, Pimpek, przestraszyłeś się? O, trochę ziemi odrzuciło. No i dobra, mamy noże. Tą plandekę muszę jakoś tutaj. Dobra. Ukręcona śrubka jest, trzeba uciąć. Stare. Nowe. No i dobra, mamy już założone noże. Ogólnie noże używam firmy oryginalne Akko, bo ogólnie są twardsze. Bo te podróby, to one miękkie są, trafią na byle jaki kamień i od razu się wyginają wszystkie strony. Kurde. A tu możecie zobaczyć oryginał Akko. Do Feli, oryginalne Feli, do Feli, do Wikona, oryginalne Wikona bierzemy. Bo to jednak jest dosyć duża różnica między oryginałem a podróbą. No i dobra, mamy po 20 minutach około wymienione noże. Jedziemy teraz kosić, bo to chłopaki już pewnie dosyć sporo ukosili. Znaczy brat ten, Łukasz, rzęduje. Także no tu jałówki mamy na łące. Takie, co już tam od 20 miesięcy mniej więcej. Bo teoretycznie tam chodzi o to ten, o to ten wypas. Bo teoretycznie powinny być ją wszystkie sztuki powyżej 24 miesięcy
na łące, ale my puściliśmy też te takie trochę młodsze jałówki, takie co się jeszcze nie wycieliły, a już tam powyżej 20 miesięcy miały, tam co no w tym roku skończą te 24 miesiące dla pewności, żeby później się nie przyczepili, że jakieś tam sztuki nie są na dworzu. Tam muszą być 6 godzin dziennie, o ile dobrze pamiętam, 120 dni w roku. O dobrostan dla bydła też złożyliśmy już wniosek, już tam trzeba było zrobić ten plan. Ja po prostu narysowałem no oborę, tam ten zrobiliśmy, zrobiłem mapę obory, co i jak. No i tam pani w ODR-ze zrobiła ten plan, co kosztuje no nie mało, bo 750 zł, ale jeśli dostaniemy to dofinansowanie, to możemy się ubiegać o zwrot za ten koszt, no zwrot kosztów możemy dostać. Także no zobaczymy. Fajnie by było dostać to dofinansowanie, bo to no grubo, no grubo, no powyżej setki by było. 100 tysięcy to jednak nie mało. Coś fajnego by było można zrobić z tymi pieniędzmi. Także no w następnym roku się wszystko okaże, czy dostaniemy, czy nie. Tutaj już chłopaki skosili to 2-hektarową działkę i tu koszą. Także no Łukasz na bieżąco wszystko rzęduje, także teraz będziemy mogli tu ten uli drogę zrobili, ale wjazd jest taki potwornie teraz tutaj, że dobra, się rozkładamy i kosimy. A rządki są w miarę ładne. Także no, dobra. Taki mały teścik zrobiłem już w domu, włączyłem na sucho kosiarkę, wszystko było ok, bo czasami te nożyki potrafią się delikatnie, tam śrubka delikatnie, no jak to powiedzieć, się nie ułoży do końca i może wystawać bardziej. O, gdzie takie obroty. Dobra. O, zaczynam kosić. O. Jedziemy te 13 na godzinę. No i dobra, będziemy kosić tutaj tak pomału. Tu pierwsze 13 hektarów skoszone. Tu Łukasz kończy zgrabiać, rzędować. Mamy w pół do drugiej. Także jeszcze jak pokosimy, tam koło domu mamy około tam plus minus 10 hektarów. Może trochę lepiej. No 13 też dodatkowo. No 13 hektarów jeszcze tam koło domu, nie, no niedaleko domu, bo koło domu to nie kusimy, bo tam krowy chodzą, ale niedaleko domu. Także no pokosimy jeszcze trochę i będzie koniec.
No i tutaj już kończymy koło domu, niedaleko domu, kosić działkę 5-hektarową. Tutaj jest już zasiana lucerna 9 hektarów, no tam 8,5, jakby być dokładnym. W sobotę siałem, w piątek było uprawione 2 razy talerzówką i ten, w sobotę było siane agregatem aktywnym i tym siewnikiem. Nie mam nagrane tego, jak siałem, bo nie, zapomniałem po prostu kamerki, tak nie pomyślałem, szczerze mówiąc, w ogóle, żeby coś nagrać. Taki trochę był, no na szybko wszystko było robione i bo chciałem zdążyć, żeby teraz nie było częściowo zasiane, częściowo nie. Tu była ten z firmy Barenbruch siana BG12 z tą koniczyną jednokośną. No i będziemy teraz w tym roku, mam nadzieję, ten pierwszy pokos jeszcze zbierać. I za rok już będziemy mieli ładną działkę lucerny. Siedemnasta trzydzieści. Jedziemy, siostrze, wyścielić balot kiszonki, bo w tym roku na siano nie było pogody. Musieliśmy zrobić taką siano kiszonkę, ale przez to, że ten za mało pobiera tej karmy, tam ma tylko 3 konie i tego całego balota to nie zdąży tam w tydzień nawet skarmić. Także trzeba rozsielić, żeby tam delikatnie powietrze doszło, żeby przeschło, bo tak to się grzeje kiszonka i nie skarmia tego. Także wkładamy. Tutaj już przygotowanego balota mam. Teraz będziemy ściągać siatkę i ścielić.
No i to już mamy zrobione. No i tak to mniej więcej wygląda po rozcieleniu. No i mamy szóstą, zaczynamy dojenie. Dzisiaj po mleku byli, także tu już się umył zbiornik. Zakładamy kranik. Filtr, żeby wyłapać jakieś tam zabrudzenia, co będą, i jedziemy. Tu jeszcze konie siostry i tutaj już będziemy naganiać te jałówki. No dalej, hop. A już jestem nauczony, jak tylko przychodzę, zagwizdam parę razy, to już idą do obory. Tu niektóre już wymię robią. Jeszcze trochę się będą cielić. Dalej. No i już wchodzimy. Wchodzimy dalej. Do obory. No już. Gdzie? Ej. Dalej tam do obory. Do obory. Już. Już. Dalej. No dzisiaj akurat im się nie chce, no. Akurat jak nagrywane. Dalej już, dobry. Hop, hop. Dalej. No. Dobra, tu jeszcze jedna. Ale ona już teraz pójdzie, bo grupa poszła, to... No taka już jersejka więcej. A gdzie ty leziesz? Zaszalała dzisiaj. Jak biegnie. Z gracją. No dobra. No już. Tutaj taka mała wiatka. Miałem jak bydło. Jeszcze do szkoły chodziłem, to sobie zrobiłem. Już ściany boczne tam pierwszego roku wyleciały, bo to tylko deski były obite. No ale zawsze głowę nad dachem miały. A teraz już tam zrezygnowałem z tego bydła, więc no jedna jałówka została. Ale to też tak zostawiłem, żeby mieć pokryciom mięsnym, mieć byka rozpłodnika do rozpłodu, tam żeby kryć krowy mleczne,
zawsze to ten. No, żeby mięsne cielaki były. No półmięsne powiedzmy. To jest właśnie ta jałówka mięsna. Jedź. A ty Pimpek co, zostajesz tutaj? Chodź. No chodź, 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 chodź. Dobra, teraz tu trzeba przygotować na krowy. O. Pimpek, uważaj. Tu jeszcze zamknąć trzeba. I tu jeszcze tą bramę. I idziemy po krowy. Dobra, tam mamy gospodarstwo. Tutaj mamy ogólnie teoretycznie rów. A tu mamy drogę polną. I tu po prostu teraz trzeba otworzyć na tą polną drogę, przejście zrobić. Okej. Tu mamy teraz otwarte. Otwieramy teraz tu, w tą stronę, żeby nam tu nie uciekły. O! I już idą. Dalej! Op! No i już idziemy! Op! Dalej! Tu do poczekalni wszystkie się nie mieszczą, także tu daję do obory, że mogły iść, i część do poczekalni wganiam. No dalej, dalej wchodzimy. Mhm. Hop, dalej idziemy. I dalej. No dalej idziesz. Idź krówka, idź. Dalej. Tu 42 chyba ruje ma. Dalej. No idziesz. Hop. Gdzie? Niektórzy czasami do dojarni chcą iść. Tu jest wyjście. Powiedzmy. Dobra. Idziemy. Gdzie? Gdzie? Dalej już. Gdzie tu? Gdzie? Dalej. No dalej, op. No dalej. Wchodzić, wchodzić, wchodzić. Wchodzić. No. Dobra. Teraz dajemy tą bramę. Tu. I teraz jak tu krowy będą wychodzić, będą tu szły. Tu mamy ten, bo te krowy są tu. O, w tej oborze. Tu nie mogą wyjść na razie, tu, bo tu są bramy zamknięte, trzy wyjścia. I mamy tutaj jeszcze oborę.
No? No i dobra, to by było na dzisiaj wszystko. Idę karmić już i będę miał koniec na dzisiaj. Taka ogrodniówka, tak powiedzmy, wyszła dzisiaj. Ten, może jutro też nagram. Nie będę już pokazywał zganiania, dojenia, tylko skarmienia. Także do jutra.